Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Was serdecznie. Jest środa, godzina 20. I tak jak obiecałam, chcę Was dzisiaj zaprosić do spotkania. Przede wszystkim do spotkania, do pobycia wspólnie z naszymi emocjami, z naszymi potrzebami. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś jest. Jeśli jest, to niech się odezwie, w sensie napisze komentarz, da lajka. Widzę ciebie, Ela. Dawaj znać, czy mnie widać, czy słychać o Asia. Mam już pierwszą wdzięczność za to, że ktoś dołącza, bo też Facebook troszeczkę zmienił ustawienia i do końca nie wiedziałam, czy sobie poradzę z live'em, mimo że robiłam go wiele razy. Cześć, Ela. Skoro dałaś sygnał, to znaczy, że jesteś. Dzisiejszy live dedykuję takiemu tematowi, z którym przez ostatni rok bardzo często pracowałam na warsztatach. I to szczególnie na warsztatach, które prowadziłam w biznesie z inteligencji emocjonalnej, odważnego przywództwa, odważnych rozmów. Jest to temat tego, jak uzbrajamy się w życiu, jak uzbrajamy się w relacjach, i to jest temat o tym, że często nasze emocje, nasze potrzeby są skute różnego rodzaju zbrojami, nawet nie maskami, tylko zbrojami. O tym chcę dzisiaj z Wami porozmawiać. Oczywiście chcę o tym porozmawiać jakby w tym kontekście, co się dzieje na świecie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, po prostu na świecie. Wczoraj w ramach mojej grupy rozwojowej Playing Big, w której biorę udział już od października pod skrzydłami Tary Moore, miałam swoje spotkanie z kobietami z całego świata. Dosłownie z całego świata, bo w tej grupie są dziewczyny głównie ze Stanów, ale też z Australii, z Nowej Zelandii, ktoś jest z Azji, jest no, trochę osób z Europy, ale jedynie ja z Polski. I to było niesamowite, jak bardzo wszyscy razem to przeżywamy tak razem, tak podobnie. I właściwie ten wczorajsza lekcja, którą miałam, ona była poświęcona oczywiście tematowi, dla którego się wczoraj miałyśmy spotkać, ale dużo czasu poświęciliśmy na nasze emocje, nasze potrzeby. I to mnie tak ugruntowało w tym, żeby zrobić dzisiaj dla Was tego live'a. Mimo że nie jestem jeszcze w takiej komfortowej sytuacji, jak może nie, cofam słowo komfortowy. Nie jestem w takiej sytuacji, że mam dużo czasu, bo dwójka dzieci, bo ich szkoła, bo moja praca, bo męża praca. Jesteśmy oboje na home office i działamy, ale stwierdziłam, że po prostu chcę Wam dać tą godzinę ze sobą i tym tematem zbroi, bo moim sposobem radzenia sobie ze wszystkim, co mnie w życiu spotyka, jest to, żeby być w wspólnocie, żeby być w relacji i żeby też dawać, dzielić się, wymieniać. I chcę po prostu dzisiaj Wam dać swój czas i swoją wiedzę, i swoje doświadczenie, ale też moje własne emocje. Bo mam nadzieję, że to nas wszystkich zbuduje. Jeśli do tego live'a dzisiaj dołączą osoby, które mnie nie znają, to tylko dwa słowa o mnie, tak? Ja nazywam się Marta Iwanowska-Polkowska. Jestem właścicielką marki Manufaktura Rozwoju. Często mówię o sobie, że jestem towarzyszką, bo towarzyszę innym w urzeczywistnianiu swojego ja. Mówię też o sobie, że jestem coachycą i zawsze się do tego uśmiecham, bo to taka niesforna forma dla coacha, ale przez to, że bardzo dużo pracuję z kobietami i mam nadzieję, że nadal będę dużo pracować z Wami kobietami, to pozwalam się nazywać coachycą, ale też pracuję z mężczyznami, pracuję z liderami, menadżerami w firmach, pracuję w procesach indywidualnych, jak i prowadzę warsztaty. No i temat emocji i radzenia sobie z wyzwaniami i ze zmianami jest takim tematem, który towarzyszy mi w mojej pracy bardzo często. No i okazuje się, że teraz się wydaje niezwykle użyteczny. Więc to, co przygotowałam dla Was dla dziś, to na pewno trochę opowieści o zbrojach, o tym, jakie są, o tym, dlaczego dzisiaj, jakby w tym czasie pandemii, kwarantanny i przebywania w domach, powinniśmy o tych zbrojach pamiętać, przepraszam, ale im się raczej nawet przyglądać. Ale dzisiejszy live chciałabym, żeby był też takim zaproszeniem do
do większej wyrozumiałości dla siebie i większej empatii dla nas wszystkich, bo ja mam wrażenie, że właśnie tej empatii i wyrozumiałości teraz najbardziej potrzebujemy. Najbardziej potrzebujemy, żeby po prostu ten czas przeżyć i żeby kiedyś było tak dobrze, jak było, a może nawet lepiej. Ale są dwie rzeczy takie organizacyjne. Po pierwsze, jeśli nie macie niczego do pisania, to weźcie sobie coś do pisania, bo dzisiaj z moich ust na pewno będą padały jakieś pytania. Na niektóre może sobie od razu odpowiecie, a niektóre może będzie warto sobie zapisać, po to, żeby wrócić do nich za jakiś czas. A druga rzecz organizacyjna, także jeśli potrzebujecie to pół minutki, czy tam 10 sekund na to, żeby coś chapsnąć, jakąś kartkę, jakiś notatnik, jakiś długopis, czy jakiś ołówek. A druga rzecz organizacyjna to taka, że chciałabym zacząć troszeczkę nietypowo, to znaczy nietypowo jak na live, a bardzo typowo jak na moje warsztaty, czy sesje indywidualne. A mianowicie, że chciałabym Was zaprosić do krótkiej pauzy, do takiego zatrzymania się. Na czym to będzie polegać? Będzie to polegać na tym, że po prostu poproszę Was o to, żebyście na chwilę zamknęli i zamknęły oczy. Ciekawe jest to, że jak ja to mówię, to zawsze od razu sama chcę zamykać oczy. Więc zamodeluję. Na razie zamknę, za chwilę otworzę. Niezależnie, czy siedzicie na krzesłach, czy na fotelach, czy leżycie na podłodze, czy może już jesteście w łóżku, czy gdzieś indziej, poszukajcie najwygodniejszej pozycji dla siebie. Tak, skupcie się na swoim ciele, na swoich ramionach, które tak dużo teraz niosą, na swoich plecach, ale też swoich nogach. Stawcie też stopy stabilnie na ziemi, jeśli siedzicie. I po prostu pobądźcie w ciszy. Ja za chwilę przestanę mówić, obiecuję. I właściwie w tej ciszy chcę, żebyście pobyły, żebyście pobyli z taką myślą: jestem tu dla siebie. Jestem tu dzisiaj na tym live'ie dla siebie, żeby zatroszczyć się o siebie. Ja Wam na chwilę puszczę muzykę, mam nadzieję, że mi się to uda. Muzykę, którą kocham i która strasznie koi i mnie, i wiele osób, którą ją kiedyś puściłam. Więc pobądźmy sobie ze sobą w tym doświadczeniu. Jestem tu dla siebie. Mam nadzieję, że słyszycie te dźwięki. Jestem tu dla siebie, żeby zatroszczyć się o siebie. Oddychajcie łagodnie i spokojnie. Niech żadna ocena się nie wkrada w to, jak oddychacie. Pomyślcie o sobie, o swoich potrzebach. Powoli będę Was zapraszać do tego, żebyście wracały, żebyście wracali. Żeby
żebyście otwierali oczy. Muszę wyłączyć i wyłączyłam. Mam ogromną ciekawość, właśnie wyciszę jeszcze telefon, żeby nam nie przeszkadzał. Mam ogromną ciekawość, jak się czujecie i cudownie by było usłyszeć teraz wasze odpowiedzi. Możecie napisać właśnie w tych notatnikach, na tych kartkach, albo zapisać sobie, albo napisać w komentarzu. Ja sama, jak robiłam tą pauzę dla was teraz, mimo że też operowałam dźwiękiem i musiałam telefon tutaj jeszcze wyłączyć z jednej funkcji, to sama poczułam, że coś mnie puściło, coś, co trzymało mnie bardzo, bardzo mocno przez cały ten dzień. I wiem, co to było. To była moja zbroja, moją zbroją, za którą ja się bardzo skutecznie kryję, chociaż dobrze o tym wiem, jest zajętość. No właśnie, to czym są te zbroje? I czym jest ta zajętość? Bo to zbroje są tematem dzisiejszego spotkania. Czym są zbroje? Czym są zbroje? Zbroje według wielu psychologów, bo to jest taki termin dosyć uniwersalny, ale ja bazuję przede wszystkim na teorii Brené Brown i jej badaniach, jej wynikach. Zbroje to jest taki, można powiedzieć, utrwalony schemat, sposób działania, który ukształtował się w nas, ukształtował się na nas, przy nas, głównie jako odpowiedź na różnego rodzaju wydarzenia, które nas spotkały, i zbroje ukształtowały się po prostu w najlepszy możliwy dla nas sposób. To znaczy, my wybraliśmy dane zbroje, dlatego że to było wygodne, że one zaczynały nas w pewnym momencie chronić przed czymś, co było w naszym życiu trudne, a każdy czegoś trudnego w swoim życiu doświadczył. Przyjęliśmy więc zbroje dopasowane do sytuacji, przyjęliśmy też prawdopodobnie takie zbroje, które miały osoby bliskie z naszego otoczenia, które gdzieś były nam modelowane, które może mieli nasi rodzice, nasi bliscy, i po prostu przyjęliśmy je po to, żeby ukryć często, właściwie zawsze, nasze prawdziwe emocje, nasze potrzeby, nasze przeżycia, nasze myśli, nasze pomysły, ukryć nasze autentyczne ja, tak? Pod zbrojami chowamy te ja, w którym ja pomagam się innym urzeczywistniać. I w zbrojach, nosząc te zbroje, czujemy się bardziej bezpieczni. Nosząc te zbroje, czujemy się też silniejsi. Nosząc te zbroje, czasami się czujemy trochę anonimowi i jakby daje to nam po takie poczucie, że może ktoś do nas jakoś nie zaczepi, nie przyczepi. I choć są cholernie ciężkie, choć są niewyobrażalnie ciężkie, to nam wydaje się, że wygodniej jest je nosić, niż pokazywać siebie. Nam się wydaje, że chronimy w ten sposób swoją wrażliwość, a przez to chronimy siebie. A jest dokładnie na odwrót. Czy one dają nam namiastkę ochrony? I nie przeczę, czasami jest jak wygodnie założyć. Są takie sytuacje i takie relacje, w których trzeba być uzbrojonym. Ja się z tym zgodzę. Ale gdy z drugiej strony popatrzymy na swoje życie przez perspektywy takiej, że mielibyśmy w tej zbroi spędzić całe życie, to musimy wiedzieć jedno, a nawet dwie rzeczy. Zbroje bardzo oddalają nas od relacji. Wyobraźcie sobie teraz dwóch rycerzy, którzy chcą się przytulić. Rycerze, zbroi.
w hełmie na głowie, tutaj cali uzbrojeni, uzbrojone nogi, jeszcze dodatkowo jakaś tarcza i jakiś miecz w ręku. Wyobraźcie sobie dwóch rycerzy, którzy chcą się przytulić? Nie. Także zbroje nas w praktyce oddalają bardzo od relacji, a z drugiej strony bardzo też nas ranią. Zapraszam uczestniczki i uczestników do takiej wyobraźni, głównie wyobraźni węchowej, żeby sobie uzmysłowić to, jak pachniemy, kiedy nosimy zbroję, tak? Jak pachniali rycerze, kiedy nosili zbroję. To nie było zapraszające znowu do relacji. Chodzi o to, że pod zbroją, pod tą ciężką zbroją, użyję takiego słowa bardzo obrazującego, gnijemy. To znaczy, psujemy się od środka. Nasze niezaopiekowane, nasze niewyrażone emocje i potrzeby mogą się w pewnym momencie bardzo drastycznie domagać uwagi. I jeszcze jedna rzecz o zbrojach, którą muszę powiedzieć, zanim zacznę je wymieniać, to taka, że kiedy zakładamy zbroję i chcemy się odciąć od emocji, takich jakie teraz do nas przychodzą, czyli od strachu, od poczucia niepewności i zagubienia, od złości, od smutku, bo wydaje mi się, że obok strachu przeżywamy też dużo smutku, że pewne rzeczy już nie są, a może nawet nigdy nie będą takie, jakie były. Kiedy chcemy się odciąć od tych emocji, które właśnie teraz w nas krążą, bo dzieje się to, co się wydarzyło i co się będzie dziać jeszcze przez pewnie dni i tygodnie, to odcinamy się tak samo od emocji pozytywnych. Odcinamy się też od radości, od poczucia przyjemności, od spontaniczności, od miłości. A nie chciałabym, żeby na świecie tego zabrakło. I mówię to na wstępie, żeby zaprosić Was do tego teraz, żeby poprzyglądać się temu, jakie zbroje macie, jakie zbroje mają najbliższe osoby, które są z nami zamknięte w domach, bo to jest bardzo ważna perspektywa. Możemy mieć podobne, możemy mieć inne, bo główne pytanie, które będzie nam się tutaj towarzyszyć, czy pytania, które będą nam się tutaj towarzyszyć, to pytania o to, jaką zbroję nosimy. A jakie zbroje noszą nasi bliscy i jak je zdjąć po to, żebyśmy byli bliżej do siebie, żebyśmy nie zatracili relacji, żebyśmy nie zatracili bliskości i żebyśmy nie zgubili gdzieś po drodze radości, bo my nie możemy jej zgubić. Nie możemy jej zgubić ani dla siebie, nie możemy jej zgubić także naszych dzieci. Jakie zbroje mamy? Zacznę je za sekundę Wam omawiać, ale tymczasem jeszcze spojrzę, czy są jakieś komentarze. Na razie nie, więc idziemy dalej. Jakie zbroje mamy? I wiecie co? Nie wiem, o której zacząć. Przyglądając się mojej liście, niektórzy ją mogą znać z warsztatów, tak. Mój rysunek z sercem od Brené Brown. Niektórzy mogą to nawet mieć. Postaram się Wam zrobić z tego jakiegoś JPEGa i zamieścić jako komentarz do tego live'a, więc śledźcie go. Obiecuję, że z Dorotą, moją wspieraczką, ogarniaczką, to ogarniemy jutro, ale jutro, bo na dzisiaj się nie wyrobiłam. Nie wiem, o której zbroi zacząć. Jedną grupę zbroi stanowią wszelkiego rodzaju znieczulacze. Alkohol, narkotyki, telewizja i seriale, zakupy, sport, bycie zajętym, jedzenie, religijność, sprzątanie, seks, plotki, internet, planowanie, hazard i imprezy. Takie mam na liście. Oczywiście papierosy też możemy do tego dołożyć. A dlaczego to wszystko, co wymieniłam, jest zbroją? To pytanie, które się pojawia najczęściej. Znaczy, z jednej strony wszystkie te rzeczy, które wymieniłam, są zajebiste. Jak spojrzymy na sport, to wręcz to jest bardzo potrzebny sposób radzenia sobie z emocjami. Tak, jakby troska o ciało, uprawianie sportu, jeszcze na świeżym powietrzu, to jest coś super, co możemy robić. Nawet teraz, na szczęście jeszcze możemy część sportów uprawiać teraz. Może
nie na siłowni, ale możemy iść pobiegać, albo możemy poćwiczyć jogę telewizorem na podłodze. A dlaczego to jest wszystko zbroją? Te wszystkie rzeczy, które wymieniłam, mogą być zbroją i stają się zbroją wtedy, kiedy sięgamy do tego automatycznie, bezrefleksyjnie, w sytuacji napięcia. Kiedy na przykład, kiedy telewizja i seriale stają się zbroją? Wtedy, kiedy oglądamy, nie wiedząc, co oglądamy, tylko po to, żeby zabić czas, a tak naprawdę siedzieć unieruchomionym i nie myśleć o tym, co się przeżywa i co czuje się w środku. Kiedy nie wiemy o czym, nie potrafimy o filmie porozmawiać później z drugą osobą i nawiązać do tego, co tam było, bo byliśmy w tej czynności totalnie bezrefleksyjni. To staje się zbroją, kiedy widzimy, że jak zostanie nam odebrane, to nie potrafimy sobie poradzić z napięciem, które temu odebraniu towarzyszy. I tak samo alkohol. Alkohol może być z czymś fajnym, możemy się napić wina z przyjaciółmi i może być jakimś takim rozluźniaczem, do którego czasami sięgamy. Ja też używam alkoholu, w sensie piję wino czasami, zdarza mi się to i nie mogę zaprzeczyć, jakby było inaczej. Ale zbroją alkohol stałby się, kiedy bym sięgała po to automatycznie, bezrefleksyjnie, zawsze, codziennie, w każdej chwili napięcia, bez alternatywy rozładowania napięcia w inny sposób. Kiedy to alkohol stałby się jedynym sposobem na budowanie relacji z innymi, bo pod wpływem alkoholu stawałabym się lepszą wersją siebie i nie umiałabym w ogóle funkcjonować bez codzienności z alkoholem. Wtedy to jest zbroja. Albo sprzątanie, tak? Kiedy uciekamy w sprzątanie, nagminnie sprzątamy, w sposób upierdliwy sprzątamy, wybierając sprzątanie zamiast rozmowy. No i właśnie tu dochodzimy do takiej istoty sprawy, którą chcę Wam podkreślić. Moi mili, jeśli uciekamy w te zbroje, o których mówię, które wymieniłam i wymienię za chwilę tą grupę raz jeszcze, a nie wybieramy rozmowy, nie wybieramy kontaktu z drugą osobą, nie wybieramy przytulenia się, nie wybieramy płaczu, nie wybieramy też takiej opcji, która jest bardzo dobra w radzeniu z emocjami, jak na przykład pisanie o swoich emocjach, tylko właśnie idziemy w te znieczulacze, które były przed momentem przywołane, to znaczy, że przed czymś uciekamy. To znaczy, że na pewno coś ukrywamy. To znaczy, że pod spodem na pewno są jakieś emocje, o których powinniśmy porozmawiać, które powinniśmy spróbować nazwać, narysować, opisać, w jaki sposób zobrazować, wyjąć siebie, nawet w bardzo nieudolny sposób, bo ja wiem, że rozmowa o emocjach nikt nas w naszych domach nie uczył, ale jest to lepsze niż ucieczka w te zbroje. Tą grupę znieczulaczy raz jeszcze przeczytam, do refleksji, do poprzyglądania się temu, które mamy my, ja, ty, wy, jak tu jesteśmy, a jakie mają na przykład nasi bliscy, to alkohol, narkotyki, telewizja i seriale, zakupy, sport, bycie zajętym, jedzenie, szczególnie zagryzek rzeczy tłustych, rzeczy słodkich, rzeczy chrupiących, bo nikt marchewką czy brokułem nie znieczula swoich emocji, religijność, sprzątanie, seks, bez emocji, bez relacji, od razu dodam, plotki, czyli rozmowa o kimś, a nie o sobie i o swoich emocjach, internet, siedzenie teraz w komórce, otępiające wręcz zaglądanie i sprawdzanie najnowszych newsów, chociaż one się tak za bardzo nie zmieniają, planowanie, hazard imprez. Ale pójdźmy dalej. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie. Ja będę sukcesywnie po live'ie dzisiaj albo jutro na nie odpowiadać. Ale przejdźmy do kolejnej zbroi, której też de facto dzisiaj się bardzo obawiam. Perfekcjonizm. Perfekcjonizm właśnie też połączony z byciem zajętym. Ja powiedziałam, że zajętość to jest moja zbroja i dobrze o tym wiem. Perfekcjonizm, czyli chęć robienia rzeczy na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie, wręcz na poziomie takim, który jest często nieosiągalny. Perfekcjonizm jako chęć robienia czegoś na bardzo wysokim poziomie, głównie z lęku przed tym, jak nas odbiorą inni,
głównie z lęku przed oceną, głównie z powodu też lęku przed porażką. I mam wrażenie, że perfekcjonizm, jako takie dążenie do ideału, zarówno pod względem ilości, terminowości i jakości robienia rzeczy, to jest coś, co może nam się dzisiaj bardzo przydarzać. I ja widzę to z dwóch perspektyw dzisiaj, a może nawet trzech, i się nimi podzielę. To zresztą ten perfekcjonizm stał się jednym z głównych powodów, dla którego właśnie ten temat wybrałam na tego dzisiejszego live'a. Perfekcjonizm nam się może udzielić w tym, że będziemy teraz próbowali pracować, jeśli pracujecie, jeśli macie home office. Perfekcjonizm może nam się udzielić w tym, że będziemy pracować dokładnie na tym samym poziomie, jak pracowaliśmy, kiedy byliśmy w pracy. To nam się na pewno nie uda. I dążenie do tego poziomu jest nierealne. Znaczy, to jest, może nas skrzywdzić. I mówię to głównie też z takiej perspektywy, jeżeli tutaj są jacyś szefowie, jacyś liderzy. Ja naprawdę od środy codziennie prowadzę po 2-3 sesje coachingowe dziennie. To jest maks w ogóle, ile ja jestem w stanie zrobić. Ale dlaczego to robię, to już jest z różnych powodów. Nie tylko dlatego, że chcę być zajęta, tylko dlatego, że są pewne procesy, których nie mogłam odwołać, a dzisiaj nawet wydawały się one bardziej potrzebne. I po prostu słyszę to w rozmowach z moimi klientami, że odpala się ten perfekcjonizm, taka chęć do dążenia do doskonałości, do tego, żeby utrzymać taką pracę, jak ona była sprzed tygodnia, nie da się. Zbroję perfekcjonizm zakładamy po to, żeby ukryć nasz strach, naszą też taką utratę kontroli, naszą niepewność, którą mamy teraz, a mamy to. I musimy to nazwać, się tego przyznać, bo inaczej skrzywdzimy siebie albo skrzywdzimy innych. Ten perfekcjonizm, jeśli się odpali szefom dzisiaj, odpali się w postaci poganiania, dokładania zadań, opierdzielania, że coś nie zostało zrobione, a tego nie chcemy. Nikt tego nie chce. Myślę, że w głębi serca nie chcą tego ani ci szefowie, ani pracownicy, których to dotyczy. Ten perfekcjonizm jako zbroja, jako to dążenie do idealności, jakiejś doskonałości, może się nam też odpalić jako rodzicom. Wszyscy rodzice teraz się mierzą z tym, że nagle polska szkoła przeszła na online i nagle na Librusach i różnych innych messengerach szkolnych jest o zatrzęsienie zadań do zrobienia. Jest ich ogrom. Jak ma się dwójka czy trójka dzieci, to jak to się pomnoży, to jest naprawdę. I ja tutaj akurat jestem wdzięczna sobie i jeżeli obejrzę ten live wychowawczyni mojego starszego syna, trudno, ale ja się nie wkręcę w perfekcjonizm, jeśli chodzi o moje dzieci, ja już to wiem. Ja muszę w tym wszystkim zauważyć to, że po pierwsze to są dla nich, są sami zestresowani faktem koronawirusa, po pierwsze moje dzieci też są zestresowane tym, że nie chodzą do szkoły, nie widzą swoich przyjaciół. Dla nich ta forma online jest czymś bardzo trudnym i nowym i musimy się razem tego nauczyć, a dodatkowo jeszcze w tym tygodniu ich moich synów, mama i tata, jesteśmy jeszcze niestety zajęci, czy stety, nie będę tego oceniać, nie chcę tego kategoryzować, ale to nie ułatwia nam robienia czego i nie ułatwia im wchodzenia w te nowe. Podstawa perfekcjonistyczna jako rodziców tutaj, błagam, zatrzymajmy to. Róbmy tyle, ile dajemy rady. Róbmy tyle, na ile mamy czasu. Róbmy tyle, na ile starcza nam zasobów. Nie wiem, jak to się stało, jakaś intuicja mnie pokierowała, żebym tuż przed tym całym zamieszaniem zaczęłam czytać książkę takiego wybitnego psychoterapeuty Jaloma przez Y. Potem mogę też wkleić link do tej książki. Jako książkę do polecenia, ten psychoterapeuta w ogóle pracował bodajże w latach 50., więc kawał czasu temu, psychoterapia wtedy wyglądała zupełnie inaczej, ale dopisując swoje doświadczenia terapeutyczne, pisze o tym, że ciągle sobie powtarzał w różnych sytuacjach pracy z różnymi trudnymi grupami, mało jest piękne. Mało jest piękne. Także jeśli mało zrobimy, to też jest piękne. Jeśli nasze dzieci zrobią mało, to też jest piękne.
Szczerze mówiąc, jak wymieniałam Wam tę wcześniejszą grupę zbrojeń, znieczulaczy, gdzie był alkohol, narkotyki, telewizja, to oczywiście ja się tego obiektywnie boję. Alkoholu w naszym kraju boję się bardzo. Ale mam wrażenie, że takim cichym zabójcą w naszych domach przez najbliższe tygodnie może być perfekcjonizm. On może być cichym zabójcą w relacjach pomiędzy mężem a żoną, w relacji z dziećmi i w relacjach z szefami, z naszymi klientami, podwykonawcami. Nie idźmy w tą stronę. Bądźmy dla siebie czuli. Bądźmy dla siebie wyrozumiali. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy w tej samej niewiadomej, jednej wielkiej niewiadomej. I potrzebujemy tutaj takiego realnego nazwania tego, a nie stawiania sobie zbyt wysokich oczekiwań. I kończąc już o perfekcjonizmie, bo to jest temat ogromny, ja mogłabym o tym zrobić oddzielnego live'a, ale obiecuję też, że nagram na ten temat niebawem podcast. Obiecałam to kilku osobom i dotrzymam tego słowa. To chcę powiedzieć, że ten perfekcjonizm może nam się też wpleść paradoksalnie w to takie bycie w domu teraz, w takie myślenie, ojej, co ja teraz powinnam zrobić, jak ja powinnam teraz wykorzystać czas, może zrobię porządki na szafie z książkami, może zrobię porządki z szafie z ubraniami, może umyję okna, może właśnie to będzie idealny czas, żeby zacząć, nie wiem, czytać, pisać, angielski, yoga, francuski, nauka gotowania, też to odpuśćmy. Nie idźmy w tą stronę. Na mojej grupie Ja kobieta i kariera, w której część z Was jest i bardzo się do Was uśmiecham, pisałyśmy ostatnio sobie o tym, jak po prostu mamy do, brzydko powiem, do wyżegania tych postów o tym, kto już coś zrobił i co osiągnął w czasie tej trzydniowej, pięciodniowej, raptem dopiero tygodniowej kwarantanny. Nie wkręcajmy się w to, co jeszcze możemy zrobić. Po prostu spędźmy ten czas najlepiej, jak potrafimy, zgodnie z naszymi potrzebami. I kolejną zbroją, bo przejdę do kolejnej, jest tak zwana zbroja czarnowidztwo w chwilach radości. Sama wzięłam głęboki oddech, zanim zaczęłam o niej mówić. Pewnie wiecie dlaczego. Internet jest pełen katastroficznych wizji świata. Internet jest pełen katastroficznych wizji Polski. Internet jest pełen katastroficznych wizji, przepraszam, na temat w ogóle polskiej gospodarki, szkoły. Ja wiem, że dużo rzeczy może się wydarzyć. Ale jeżeli już dzisiaj będziemy się tak intensywnie martwić, co się zadzieje za tydzień, za dwa, za miesiąc, jeżeli już dzisiaj będziemy kalkulować wszystkie ryzyka, które mogą się wydarzyć, a jeżeli będziemy przesiąkać tymi wszystkimi informacjami, w których toniemy w internecie, to naprawdę zniszczymy sobie ten czas tu i teraz, który mamy. Czarnowidztwo polega nie na przewidywaniu konsekwencji. Czarnowidztwo nie polega na racjonalnym podejściu do tego, co jest tu i teraz. Czarnowidztwo polega na tym, że biorę pod uwagę tylko i wyłącznie najgorsze scenariusze i myśląc o nich i przeżywając je tu i teraz, mam takie poczucie, mam taką iluzję, bo to jest iluzja, że kiedy coś złego się wydarzy za tydzień, dwa, miesiąc czy pół roku, ja już będę na to coś przygotowana. I zawsze jak o tym opowiadam na warsztatach, cytuję moją babcię świętej pamięci, dziewczynę z Podlasia, która mówiła gówno prawda. Brzydkie słowo, ale musiałam go użyć. Nie będzie nas bolało to coś, co może się wydarzyć za miesiąc czy dwa. Nie będzie nas mniej bolało wtedy, jeśli będziemy przejmować się tym teraz. Nie. Będzie nas bolało wtedy i będzie nas bolało teraz. Czarnowidztwo to jest pakt z diabłem. To jest zaproszenie dzisiaj dużej ilości lęku, dużej ilości niepokoju, dużej ilości może smutku, dużej ilości strachu. Nie róbmy sobie tego teraz. Pamiętajmy, moi mili, a przede wszystkim moje miłe, które tutaj jesteśmy, że nasz mózg jest biologicznie lepem na złe wiadomości. My kochamy się bać. Znaczy kochamy. Oczywiście racjonalnie nie chcemy mówić, że kochamy się bać, ale tak naprawdę nasz mózg bardzo się tym nakręca, bardzo mocno wyłapuje bodźce sygnalizujące strach. I dzisiaj musimy wykonać bardzo ciężką pracę, dosłownie bardzo ciężką pracę, polegającą na odcinaniu się co jakiś czas od informacji,
żeby nie być przesiąkniętym tym lękiem i strachem. Bardzo mi się tu podoba i pochwalę tutaj mojego męża, który cały czas powtarza: Marta, to jest dopiero czwarty dzień kwarantanny, albo Marta, to jest dopiero trzeci dzień kwarantanny, albo Marta, to jest dopiero piąty dzień. Nie panikujmy. I właściwie może mamy dużo powodów do niepokoju. Owszem, one zawsze się znajdą. Ale ja, jeśli mam być szczera, to dzisiaj najbardziej mój instynkt czarnowictwa mi mówi, żebym się bała. Ale z drugiej strony ja wiem, że najbardziej się muszę bać i to jest jakby obiektywnie najważniejsza rzecz, którą mam się bać, to o bardzo blisko mnie osobę, która jest lekarzem na pierwszej linii. I o niego faktycznie chcę się bać, bo bardzo tą osobę kocham. Ale o wszystkie inne rzeczy, dopóki jesteśmy w domu, mamy prąd, mamy jedzenie, mamy życzliwych sąsiadów, ja nie chcę się wkręcać w strach na 1500%, bo to mi zniszczy te chwile tu i teraz i tą moją relację z mężem albo moją relację z dzieciakami, a tego bardzo nie chcę, ja jako Marta. Dlatego łapmy się na czarnowictwie, zatrzymujmy je sobie i właśnie co? Co mamy robić, kiedy nam się włączy czarnowictwo? Zaprosić do swojego serca wdzięczność i radość. I to jest takie ćwiczenie. Halo, halo. O, przepraszam, coś przerwało. I to jest takie ćwiczenie, do którego chcę Was teraz zaprosić, wszyscy, którzy tutaj jesteście i którzy tutaj jesteśmy. Chcę Was zaprosić do takiego ćwiczenia, żeby każdy z Was, jak tutaj jest, napisał jedną rzecz, która dla Was albo dla Was była, albo jest dzisiaj powodem do radości i wdzięczności. Dzisiaj, właśnie w środę, 18 marca, tydzień od rozpoczęcia kwarantanny, czy raczej od tego, jak nasze dzieci nie poszły do szkół, proszę Was o, napiszcie każdy z Was jeden powód, dla którego dzisiaj poczuł radość, a jeden powód, dla którego poczuł wdzięczność, czyli takie poczucie: Jezu, jak ja się cieszę, że to mam. Śmiało piszcie. Ja nie pójdę dalej, dopóki nie zaczną pojawiać się komentarze, a ja na chwilę ucieknę, żeby powiedzieć moim chłopakom, żeby włączyli internet, bo coś czuję, że mi zabierają. Także moment napisania wdzięczności. Czekam na Was. Zabiłaś mi internet, musicie wyłączyć. Akurat to jest pora, żeby wszystko w Polsce. Dobra? No, do jutra. No? Czy ja coś widzę? Nikt nic nie pisze? Albo może to jest na górze? Wdzięczność, radość. Wdzięczność, radość. Piszcie, 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 piszcie. Ja napiszę, za co jestem dzisiaj wdzięczna. Ja napisałam. Możecie pisać oczywiście też w swoich zeszycikach, ale ja wierzę, że jeżeli jest u Was 40 kilka osób teraz na żywo, jeżeli każdy z Was napisze, albo przynajmniej połowa z Was napisze, za co jest wdzięczna i za co czuje radość, to będzie bardzo wspierające doświadczenie. Bardzo Was do tego zapraszam. I poczekam jeszcze chwilę. O! Zaczęły się pojawiać komentarze. Justyna napisała, że jestem wdzięczna za internet. Jezu, tak. Absolutnie. Ela, za to, że dzieci potrafią się cudownie bawić. Moi chłopcy wczoraj wyjęli pierwszy raz chyba od roku Lego i tak zaczęli fajnie budować. A dzisiaj też zaczęli sami siebie malować, kiedy my z mężem pracowaliśmy i to było tak piękne, bo musieli razem znowu przy jednym biurku, jak za starych dobrych czasów. Ania napisała za ten czas zatrzymania. Też mam takie poczucie, że
O, że mimo wszystko w tym wszystkim jakieś takie to zatrzymanie jest bardzo potrzebne w tym wszystkim, w tym szalonym świecie, który właśnie był szalony, może będzie trochę mniej. Asia napisała tylko jedną. Aśka Sar, ty moja kochana, jak masz ochotę napisać więcej rzeczy, za które masz wdzięczność, za które czujesz radość, pisz śmiało. Wiesz, że ja przyjmę, modeluj. My już tyle razy razem ćwiczyłyśmy wdzięczność, że wiem, że już masz to obcykane. I tutaj Ewa, fajny przykład, radość. Zaczęłam czytać dzieciom na głos książkę Klub Latających Ciotek. No, to, no ja też za czytanie muszę za to potęsknić, ale tańczę z moimi chłopcami, szczególnie młodszym, i to są strasznie fajne chwile radości. Kinga napisałaś o rozmowie z córką. No, jakie to piękne, no, super. Bardzo. Ja chyba też muszę dodać, że ja w ogóle jestem wdzięczna za wszystkie rozmowy, które prowadzę. Jeśli nawet to są sesje, to one są takie ludzkie teraz, takie w ogóle taką czuję połączenie z ludźmi, jeszcze większe. No ja w ogóle mam bliskie relacje z moimi klientami, ale pełne takiej życzliwości, zaufania, ale teraz ten kontakt jest niesamowity i też w ogóle z wszystkimi osobami, z którymi się dzwaniam, czy to jest rodzina, czy przyjaciele, czy sąsiedzi, czy znajomi, to jest niesamowite. Właśnie, że zaczynamy się do siebie zbliżać i za to czuję ogromną wdzięczność. Za to, że niezależnie ile człowiek by miał teraz na głowie, to jakoś tak ludzie ze sobą dzwonią. To też, idąc dalej, chcę Wam powiedzieć o jeszcze jednej grupie zbroi, a właściwie tarczy. Tarczy, czyli czegoś, co dodatkowo możemy jeszcze zakładać, niezależnie od tego, że czy na co dzień nosimy zbroję perfekcjonizmu, czy na co dzień nosimy zbroję czarnowidztwa, czy co dzień też się znieczulamy planowaniem, alkoholem, sportem, czy też zakupami, to w sytuacji strachu i zagrożenia możemy też przyjmować różnego rodzaju takie jeszcze postawy, utrwalone postawy i jedną z nich jest atak, drugą jest wycofanie, trzecią jest przymilanie się. Dlaczego o tym mówię teraz w kontekście tej zmiany, w której jesteśmy, że może być tak, że też jakby są osoby, które teraz pod wpływem stresu i strachu są bardzo takie nadgorliwe, atakujące, bardzo mocno działające. A mogą być osoby, które w tej sytuacji, w której są teraz, bardzo się wycofują, wręcz zamrażają. I chcę o tym powiedzieć głównie w kontekście też takich relacji rodzinnych z najbliższą rodziną, ale też z tą rodziną, z którą się kontaktujemy przez telefon, bo nie możemy się zobaczyć. To musimy brać tą poprawkę pod uwagę, że mogą być wśród nas bliscy, którzy reagują inaczej i na przykład się bardzo wycofują i zamrażają. Jeżeli my idziemy z kolei w taką tendencję nadaktywności, dużej ilości działania z domieszką ataku, to może być bardzo niebezpieczna reakcja, relacja, bardzo niebezpieczna relacja. Mówię o tym głównie po to, żebyście się poprzyglądali swoim bliskim. I właśnie tu tak chcę przemycić troszeczkę informacji o empatii. Że kiedy ktoś jest nadgorliwy w działaniach, dużo robi, dużo mówi, albo ktoś inny się wycofuje, zamraża, nic nie mówi, nic nie komentuje, a wręcz mamy wrażenie, że jest w innym świecie, że jest jakiś odcięty, a podejdźmy do tej osoby i zapytajmy, co się naprawdę dzieje. Podejdźmy i zagadajmy, co takiego ukrywa, o co tak naprawdę jej chodzi. Jeżeli ktoś w tej zajętości właśnie idzie jeszcze w te perfekcyjne mycie teraz okien, sprzątanie, gotowanie, podejdźmy do takiej osoby bliskiej, połóżmy rękę na ramieniu i powiedzmy: widzę cię, martwię cię o ciebie, martwię się o ciebie, może chciałabyś pogadać. Bo takie różnice w reagowaniu energetycznym będą nam się codziennie przydarzać wśród naszych bliskich. I im bardziej będzie, im dłużej będzie trwała kwarantanna, im dłużej będzie trwało to całe
ta cała trudna sytuacja odosobnienia i pozbawienia pracy, bo niektórzy nie mogą pracować, albo niektórzy po prostu muszą się zająć dziećmi, bo mają małe, tym więcej będzie w nas takich reakcji właśnie ucieczkowych i nie uciekać, będą nad aktywność i nie będą uciekać wycofanie. Bądźmy dla siebie czuli, zauważajmy to. Takie, ja wiem, że wielu z was ma prawdopodobnie teraz w głowie takie pytanie, Marta, jak zdejmować te zbroje? Zauważać. Zauważać u siebie i u innych. Kłaść rękę na ramieniu tym, którzy idą w perfekcjonizm, albo w czarnowictwo, albo w nadaktywność i w taki element atakowania. Kłaść im na ramieniu rękę i mówić, co się dzieje. Czego się obawiasz? O czym chcesz pogadać? Czego może potrzebujesz ode mnie? A jeżeli sami zaczynamy widzieć w sobie to, o czym wam tutaj już od 40 minut mówię, to połóżmy sobie rękę na sercu, tak jak ja kładę sobie teraz, i zapytajmy siebie, Marta, co się kurwa dzieje? Czego teraz potrzebujesz? Czego się obawiasz? Co by było dla ciebie dobre? I naprawdę to, co jest dobre, to może być czasami coś, co jest właściwie dostępne. Wyjść na spacer, wyjść na balkon, położyć się na łóżku w ciszy, posłuchać muzyki takiej, jak wam puściłam przed chwilą. My potrzebujemy takich ludzkich pauz i takiego zaopiekowania się sobą, ale stanie się to wtedy, kiedy zauważymy u siebie te zbroje, o których mówię. Musicie też pamiętać o tym, że obok nadaktywności, nadgorliwości, obok wycofywania się, obok atakowania, część z nas będzie przyjmowała też zbroje wikinga, krytyka, osób, które idą w bardzo dużą ilość krytyki, cynizmu. Ja wiem, że trudno jest być w relacji z takimi osobami, ale też zauważmy, że to są zbroje. I jeśli w sposób krytyczny, sarkastyczny, cyniczny, okrutny zachowuje się ktoś z naszego bliskiego otoczenia i teraz nie możemy być od takiej osoby odizolowani, uczmy się stawiania granic mówienia, nie chcę, żeby, i mówienia tej osobie, nie chcę, żebyś tak do mnie mówił, nie chcę tego słuchać, jest mi przykro, kiedy tak reagujesz, ale też równie dobrze możemy takiej osoby zapytać, co się dzieje. Co się dzieje, że jesteś dzisiaj taka wredna? Co się dzieje, że jesteś dzisiaj taka krytyczna? Co takiego przeczytałaś przed chwilą w internecie, że cię tak nakręciło do takiej postawy? Bo pójście w atak, krytykę, cynizm jest bardzo łatwą zbroją. To jest coś bardzo, coś co takie, wiecie, ja to widzę jako takie automatyczne uzbrajanie się, jak w filmach Marvela Iron Man miał taką zbroję, która się na nim automatycznie zakładała i te okrucieństwo, ten krytycyzm, cholera, to jest takie łatwe, to jest takie wygodne. I na przykład dzisiaj wiem, że mój mąż gdzieś w pewnym momencie po prostu wyszedł na rower, na szybką przejażdżkę, bo gdyby po pracy wszedł w relację z nami, to by się skończyło na pewno jakąś kłótnią. I to są takie rzeczy, które to jest coś w ogóle, takie wyjechać, zrobił to świadomie, poszedł na ten rower, wrócił. Po 45 minutach był innym człowiekiem, bo tak łatwo pójść w ten krytycyzm. Ja się tego boję, dlatego też media są pełne takiej postawy krytycznej, takiej sarkastycznej, oceniającej. Bądźcie na to czuli, bądźmy na to czułe, zwracajmy na to uwagę. Też po to, żeby się po prostu tym tak nie zarażać, żeby tego nie wpuszczać, żeby tego nie przyjmować jako swoje. Bo jak nie, to się po prostu, użyję takiego określenia, pozabijam. Mówiąc nie dosłownie, ale mówiąc o takich niefajnych rzeczach, które możemy sobie mówić i robić. Będąc de facto zamknięci w czterech ścianach z rodziną, z tymi wszystkimi problemami, stresami, nie daj Boże, jeszcze szkołą. I na liście zbroi jest jeszcze jedna zbroja, o której muszę wam powiedzieć. Możemy ją nazywać tak, nic się nie dzieje, albo tu mi wisizm.
Może się tak zdarzyć, że pojawi się wśród naszych znajomych, naszych bliskich mechanizm wyparcia. I oczywiście psychika nas wyposażyła w mechanizmy wyparcia, żeby też do jakiegoś stopnia pewnymi rzeczami się nie przejmować, nie zauważać, i czasami jest to dobre, ale może to być też iść w takim kierunku lekceważenia, drwienia, umniejszania problemów, z którymi przyszło nam się mierzyć. Jak sobie z tym radzić? Jak sobie z tym radzić? Przychodzi mi taka myśl, że jakby rozumieć to, że te osoby reagują znowu najlepiej, jak potrafią, może dać im więcej czasu na zrozumienie i przyswojenie pewnych rzeczy, które się dzieją. Też zauważać i mówić, że zaskakuje nas na przykład tak lekceważące podejście do pewnego tematu albo tak wypierające podejście do tego tematu, z którym się teraz wszyscy mierzymy. Ale może też po prostu trzeba tym osobom dać trochę więcej czasu, tudzież zadać pytanie, które może być wytrychem. Czego ta osoba potrzebuje? O czym chciałaby z nami porozmawiać? Jak możemy jej pomóc? Ja mam wrażenie, że te pytania, które wymieniłam przed chwilą, to są w ogóle pytania, które powinniśmy sobie dzisiaj napisać na lodówkach i stale je sobie przypominać albo stale je sobie zadawać samemu i naszym bliskim. Bo to jest właśnie odzbrajanie, przyznawanie się do tego, co autentycznie czujemy, czego autentycznie potrzebujemy, a nie uciekanie w te zbroje, które wymieniłam. I mam jeszcze dla Was dwie rzeczy na koniec. Pierwsza rzecz to jest właściwie moje pytanie do Was, czy Wy macie do mnie jakieś pytania? Bo na część chciałabym jeszcze tutaj na wizji, że tak powiem, odpowiedzieć. Wiecie, ja też jestem w jakichś emocjach, ja też przeżywam, więc mogło być tak, że gdzieś w których momentach byłam niejasna. Więc jeśli tak, to śmiało pytajcie. Jakby jesteśmy ludźmi, nie miejmy wobec siebie perfekcjonistycznych oczekiwań, przepraszam, szczególnie w trakcie tego live'a, więc ja chętnie odpowiem. A co dla Was jeszcze przygotowałam? Przygotowałam dla Was też coś, co przełożę później na grafikę i wpuszczę jako komentarz do tego live'a, ale na ten moment chciałabym Wam to przeczytać w miarę powoli. A co to jest? Przygotowałam Wam kilka takich sformułowań, które mogą wybrzmieć w rozmowach z samym sobą albo mogą wybrzmieć w rozmowach z drugą osobą, w momencie, kiedy zaczynamy właśnie rozmawiać czy schodzić do tej płaszczyzny emocji, zauważamy, że jesteśmy uzbrojeni, ale chcemy te śrubeczki w zbroi poluzować. I co to są za sformułowania? Na początek polecam Wam takie sformułowania typu: widzę Cię, słyszę Cię. Widzę, że coś się dzieje, słyszę, że coś się dzieje. Jeżeli ktoś na przykład z naszych bliskich idzie w jakieś perfekcjonistyczne założenia na temat tego, to zrobimy, to zrobimy, to zrobimy, to zrobimy, możemy chwycić tą osobę za rękę, położyć rękę na ramieniu i powiedzieć, co się takiego dzieje. Dlaczego tyle wymyślasz zadań do zrobienia? Przed czym uciekamy tymi zadaniami? Co się kryje za tym, że na przykład dzisiaj jesteś taka wredna dla otoczenia? Co się kryje pod tym sarkazmem? Co się kryje przed tą, pod tym kolejnym czarnowictwem i snuciem najgorszych scenariuszy? Co tam jest? I nie bójmy się wtedy też takich odpowiedzi, że ktoś powie nam, kurwa, nie wiem. Ale tam nie wiem, co czuję, po prostu w cholerę czuję, dużo czuję. Nie bójmy się takich odpowiedzi, jest mi po prostu bardzo trudno. Mówienie o emocjach zaczyna się z poziomu takiego właściwie nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co się dzieje, jest mi ciężko, mam ochotę krzyczeć. To też już jest mówienie o emocjach. Może to nie jest level na maksa, tak? To nie jest, ale od czegoś trzeba zacząć.
I od tego te proste komunikaty, co się dzieje, co się kryje, widzę cię, słyszę cię, to jest coś, od czego możemy zacząć. W momencie, kiedy ktoś z naszych bliskich, ktoś w naszej rozmowie troszeczkę poluzuje tę śrubkę, zbroi i zacznie mówić nam o tym, czego, co przeżywa, albo o co myśli, albo co właśnie przeczytał i czego się boi w związku z tym, to polecam takie komunikaty i teraz właśnie poczytam je, żeby mi nie umknęłem. Na przykład jestem ciekawa, słucham. Nie musisz mówić więcej. Powiedz mi o tym więcej. Opowiedz mi o tym. Pomóż mi zrozumieć. Zastanawiam się nad tym. Muszę pomyśleć o tym, co mi powiedziałaś. Jestem ciekawa tego, co przeżywasz. Słyszę, że w tym, co mówisz, jest to i to i to. Mam takie wyobrażenie o tym, co mówisz. Popraw mnie, jeśli się mylę. Nie chcę się mylić. Przeprowadź mnie przez ten proces, powiedz coś więcej. Próbuję zrozumieć. To jest trudne, ale chcę. Nie byłam w takiej sytuacji. Tak, wiem, to jest trudne. Tak, chcę ciebie wysłuchać. Opowiedz więcej o tym, co się dzieje. A jaki konkretnie problem chcesz teraz rozwiązać? Jakiego wsparcia oczekujesz ode mnie? Czego potrzebujesz ode mnie? Co mogę dla ciebie zrobić? Co możemy zrobić razem? Co będzie najlepsze dla ciebie? To są komunikaty pełne empatii. To są komunikaty pokazujące, że jesteśmy z drugą osobą i że sami też próbujemy znieść swoją zbroję. To są komunikaty zapraszające właśnie do odzbrojenia się, do zatrzymania. I chciałabym, żeby ten czas, najbliższy czas był taką przestrzenią do trenowania tych komunikatów. Nie chciałabym też, żeby ten live, który teraz już powoli będę kończyć, był takim zaproszeniem do tego, żeby wytykać u kogoś, że ma zbroję i żebyśmy się teraz w tym porównywali. Chociaż na przykład jest moim mężem, my potrafimy sobie o swoich zbrojach żartować i to też ma jakiś rodzaj już zabawy po latach pracy wokół tej teorii. Więc to może być też zabawne, ale pod warunkiem, że się na to oboje umówimy. Nie chcę, żebyśmy się licytowali teraz, kto ma lepsze, kto ma gorsze zbroje, bo wszyscy je mamy. Wszystkim nam zdarza się czarno widzieć. Wszystkim nam zdarza się być perfekcjonistą, ale w różnych obszarach życia. Wszystkim z nami może się zdarzyć to, że będziemy uciekać albo w alkohol, albo w bycie zajętym, albo w plotkowanie zamiast rozmawiać o sobie, albo będziemy uciekać w telewizję. Teraz mamy do tego dużo czasu, znaczy dużo więcej czasu niż wcześniej. Nie porównujmy się, nie licytujmy. Bądźmy wyrozumiali i spróbujmy zobaczyć, co pod tymi zbrojami się kryje. A na pewno kryje się strach, niepewność. I chcę powiedzieć teraz taką rzecz, że ja mam takie poczucie, że nie chcę, żeby to zabrzmiało jako ocena. Ja chcę, żeby to zabrzmiało jako zaproszenie do wyrozumiałości. Ale mam takie wrażenie, że w tej sytuacji teraz, a tutaj głównie są kobiety, naszym mężczyznom może być gorzej, trudniej. Mężczyźni nie są, jeszcze bardziej niż my, nie są uczeni radzenia sobie z emocjami. Wiem to, bo bardzo dużo pracuję z mężczyznami, z menadżerami na warsztatach. Mężczyźni znacznie gorzej znoszą niepewność niż my, kobiety. I to jest udowodnione też w badaniach, że
Mężczyzn bardzo łatwo jest zawstydzić za brak pewności w chwili niepewności. Nas kobiety jest trudniej zawstydzić, jeśli chodzi o aspekt niepewności. I bądźmy na to też czułe, że byśmy nie oczekiwali od siebie zbyt dużo w tym czasie, żebyśmy nie oczekiwali, że będziemy znali odpowiedzi na wszystkie pytania, żebyśmy nie oczekiwali sprawczości, bo ten czas jest niepewny dla kobiet i dla mężczyzn. Ja chciałabym, żeby ten live był zaproszeniem do wsparcia, do życzliwości. To jest mój taki postulat, który mam dzisiaj do Was, do nas wszystkich. Jak zapowiadałam ten live, to miałam taki pierwszy pomysł, żeby zrobić w ogóle live nażyć w czasach zarazy, skoro jestem dziewczyną od nażyć się. I pewnie ten live będzie za tydzień albo za dwa, ale podjęłam taką decyzję, że nie mogę zacząć od nażyć, bo to by było jakieś wyprzedzenie do przodu, to byłby jakiś taki hop do przodu. Ja chcę, żebyśmy się nażyli w czasach zarazy. Ja chcę, żebyśmy doświadczali radości i wdzięczności. To jest nam bardzo, bardzo, bardzo potrzebne i właściwie codziennie powinniśmy sobie robić jakąś pracę domową z radości. Znaczy, praca domowa z radości miałaby polegać na tym, żeby sobie codziennie zaplanować coś, co daje nam radość. Po prostu. I to odrobić jak praca domowa. Ale na nażyć się przyjdzie jeszcze czas. Dzisiaj pomyślałam o zbrojach, czy wczoraj postanowiłam, że to będzie o zbrojach. Bo jeżeli nie zauważymy swoich zbroi i nie zaczniemy ich troszeczkę luzować, to będziemy nadal usztywnieni, nadal zamrożeni i to nam nie pozwoli wejść w radość. To świadomość zbroi, tego, żeby gdzieś się zatrzymać, że ją mamy, zauważyć je i poluzować, jest nam potrzebna do tego, żeby iść w kierunku wspomnianego nażyć. I tak, będę już chyba kończyć. Patrzę na Wasze komentarze. Agnieszka, napisałaś coś takiego, że masz olbrzymią wiarę w ludzi i owszem, masz strach o to, co się będzie działo, bo brak pracy w różnych zawodach, w niektórych branżach, brak zleceń. Boję się jednocześnie i patrzę z dużym optymizmem na wszystko, co się może wydarzyć, na zmiany. Wiesz co, ja chyba, Agnieszka, mam podobnie, wiesz, że mam w sobie strach, ja tego nie zaprzeczę, że jakby mam się za kogo bać, tak? Mam rodzinę, mam bliskich lekarzy na pierwszej linii frontu i jakby ja się boję, tak? Po prostu o to, że coś stracę, że mam smutek, że pewne rzeczy już nie będą takie, jak zaplanowałam. Mam w sobie te emocje. Ale właśnie mam też takie poczucie, że my jako ludzie już się z tylu rzeczy podnieśliśmy. Chociażby II wojna światowa, czasy komunizmu, mamy duże doświadczenie w podnoszeniu się. Dlaczego nie i tym razem? Ale właśnie ważne jest to, dlatego zrobiłam ten live i to może będzie słowo na koniec, żebyśmy teraz przez ten czas, tych dni, tygodni zamknięci w domu się po prostu nie ponapieprzali za bardzo, żebyśmy się tymi zbrojami nie poniszczyli, nie poranili. Żebyśmy właśnie nie wchodzili w tą nadaktywność, w to bycie wikingiem, w takie dopierdzielanie, w cynizm, krytykę, perfekcjonizm, bo jak to jest w relacjach, to będziemy się ranić. Jak to będzie w relacjach, to będziemy się ranić, a tak bardzo tego nie chcę. Chciałabym, jest taki mem, jak skończysz kwarantannę, że albo jako alkoholik, albo 10 kg grubszy, albo w ciąży, albo po rozwodzie, albo oddasz dzieci do okna życia. Moja intencja jest taka, nic powyższych. Nic, po prostu.
Tak? Nie zapijmy swoich emocji, nie zajedźmy swoich emocji. Może, no tam, ja rozumiem, jak ktoś planuje jeszcze dzieci, to życzę tego. To może być piękne domknięcie w kwarantannę, ale nie rozwody, nie okna, nie dzieci do okna życia. Nie. Bądźmy czuli na swoje zbroje. Bądźmy wyrozumiali dla siebie, próbujmy je zdejmować. I tu postawię kropkę. Jeśli macie jeszcze do mnie jakieś pytania, to piszcie. Ja z wielką przyjemnością odpowiem. Obiecane podsumowania na pewno wrzucę Wam jutro. Ewa, piszesz jeszcze, jeszcze Ewa, piszesz, cierpliwości mi potrzeba. Ewa, nam wszystkim. Zadaj sobie pytanie, co Ci ładuje cierpliwość? Mi ładuje tlen, mi ładuje ruch, mi raduje piękna muzyka słuchana w ciszy, albo mi ładuje cisza. Ewa, tak, ja tutaj nie chcę się mądrzyć, nie jestem tobą, mówię ze swojej perspektywy, ale intuicja mi podpowiada, że to są rzeczy, które ładują naszą cierpliwość. I abyś się nie uzbrajała, musisz się o siebie zatroszczyć. Wszyscy musimy się o siebie zatroszczyć. I jeszcze na koniec powiem o takiej rzeczy. Jeżeli macie takie poczucie, że nie macie czasu teraz na sport, na spacer, na jogę, na czytanie książek, na leżenie w wannie, na słuchanie muzyki, jeżeli macie poczucie, że nie macie na to czasu, to właśnie bardzo tego potrzebujecie. To właśnie to powinniście robić. Zero perfekcjonistycznych założeń na ten czas. Bardzo Was proszę. Kochani, kończę już, bo ja tak mogłabym w nieskończoność. Dziękuję. Dziękuję Ania, dziękuję Magda, dziękuję wszystkim osobom, które tutaj były i które może jeszcze obejrzą ten live. Wszystkiego dobrego i piszcie do mnie. Bądźmy w kontakcie, bo pamiętajcie, ja kocham pracę z ludźmi, więc kontakt z Wami jest też mi potrzebny. Dobranoc.